Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Kwojak, witam bardzo serdecznie w obiecanej karierze menadżera w grze FIFA 18. Nareszcie doczekałem się, być może ja, jak i wy też, wszystkich, przepraszam, będę tak co jakiś czas nosem pociągał, bo trochę tutaj jestem zakatarzony, którzy czekali na tą grę, czyli podejrzewam, że głównie wszyscy fani piłki nożnej. Bez żadnego przedłużania zaczynajmy. W tym materiale, w tym odcinku nie będziemy rozpoczynać żadnego meczu, tylko po prostu ustalimy sobie moje drużyny i tak dalej. I tak dalej. O, tutaj widzę, że więcej mam budżetu niż to było poprzednio. Bo z tego co kojarzę, to ostatnio było tak, że dawało ci 30%, to mamy 60%, to całkiem nieźle. Może razy będziemy oczywiście prowadzić Pogoń Szczecin. Jeśli chodzi o tą serię, to możecie liczyć na moje ciekawostki, takie anegdotki, jakieś takie ciekawostki ze świata normalnego. Tutaj widzimy sukces krajowy. O, już to coś zmieniło, bo ona jest na średni. 7 milionów wartość klubu, 2 miliony budżet transferowy. Tak sobie w ogóle wszystko prezentuję, możecie sobie jeszcze popatrzeć. No Legia tutaj ma największy, Lech też nie. Nie ma nawet takiego najgorszego. Biała Gwiazda, proszę bardzo, ale Pogoń Szczecin. Ja zawsze brałem sobie tego pana i zawsze byłem go w dresach, ale jakoś tak po prostu mi się to nie... Teraz jakoś tak stwierdziłem, że w garniturku się wygląda lepiej. Polska. Teraz, moi drodzy, nazwę się tutaj swoimi tutaj rzeczami. Choć to jest dosyć językowe tak w internecie, ale cóż. Dla zabawy całej to będzie miało znaczenie. Bo te fajnie to jest, jak się czyta te wszystkie, wiecie, informacje, które wyskakują. Ja sobie będę grał chyba równolegle taką karierę we własnym zakresie, bo jest to mój ulubiony tryb. Dobra, tak, zmień strój. Garnitur, że będzie moim zdaniem dobrze. Zaczynamy dalej. Graj dalej. Rozgrywki europejskie w pierwszym sezonie nie chcemy. Tym bardziej, że Pogoń w nich nie występuje. Stadion ten, akurat miałem to zrobić, ale widzę, że nie, że już by tutaj wyręczyli. Trudność meczu, nie, no, nie, znaczy długość najpierw połowy. Zaczynamy na 4 minuty, ale to moim zdaniem trochę za krótko, więc ustawię na 8 minut. Trudność meczu, zawodowiec. Okno transferowe jest włączone, składy najnowsze. Możemy zaczynać. No ale tu mamy już pierwszą informację. Wojakowski poprowadzi klub Pogoń Szczecin. Jak już mówiłem, ja sobie równolegle prowadził taką karierę we własnym zakresie, bądź nawet kilka tych karier, bo jak tu mówię, to jest mój ulubiony tryb. Ale ostatnio też zacząłem lubić Ultimate Team, więc gdzieś tam będę się pewnie ogrywał w to, bo gdzieś tam powoli mi się trzeba było zacząć tym interesować. Nowy plik, kariera. Kariera. Spacja i gotowe. No i mamy wszystko ładnie zapisane będzie. Towarzyski sezon, turniej przedsezon, a czemu nie? Rozruszajmy naszych zawodników. Aha, no ale tutaj widzę, że nagrody to dosyć hojne rozdają, bo tylko 2 miliony. Ale ten ma tu największe. W Belgii, tu w Niemczech, ale ten ma największą nagrodę, to sobie tutaj pójdziemy. I już, moi drodzy, oczywiście najpierw, jak już mówiłem, organizacja drużyny. Do Ciecina muszę dotrzeć, no ale tam żaden problem. Od razu tutaj na dzień dobry mamy jakieś te pierdółki, że europejski tutaj, że... No nie mam... Kłamiecie, nie mam sezonu, bo to po pierwszy sezon w tym klubie jestem, ale dobra. Szkoda, że Pogoń nie ma trzeciego z kompletu strojów, ale to dobra. Oczywiście... Już idziemy tutaj szukać sobie zawodników, które gdzieś tam już sobie tak w międzyczasie myślałem, kogo by tu sprowadzić, gdzie to jest, transfery. Szukaj zawodników. Teraz tak, liga, ekstra klasa. Oczywiście szukamy, najpierw będziemy z naszej polskiej ligi kupować. Ale ja myślę jednak, że
Pogonią będziemy grać tą karierę przez dwa sezony i mam nadzieję, że uda mi się wygrać Ligę Mistrzów albo chociaż Ligę Europy. Taki jest mój cel tutaj. A, czekam w Pogoni, a to niepotrzebnie. No, a Piast Gliwice też mi się przyda. Piast Gliwice, szukaj. Kogo by tu chcemy? Tak, szukamy tego pana. A, tego pana też. W sumie. Będzie za darmo do wzięcia. Chociaż mam trochę prawych obrońców, ale konkurencja musi być. O, i tego pana. A ten też jest PP. No dobra. Ale tego pana chcemy. I tutaj państwu bardzo dziękuję. Teraz idziemy do Wisły Kraków. Kogo my tu chcemy? A tego pana tutaj proszę. O, za 12 miesięcy też będzie do wzięcia za darmo. Dobra. Wisła Kraków. Tu nic. Arka Gdynia nie. Górnik Zabrze nie. Korona też nie. Lech Poznań. O tego pana poproszę. Bo jakoś tak... Nie, dlaczego... Ciągle jakoś chciałbym go w Pogoni, nie wiem dlaczego. Proszę bardzo. Znaczy, to jest taki jedyny transfer, który bym, że tak powiem, chciał w rzeczywistości. Co tu jeszcze? Czegoś nie przeczytałem? Tutaj parę słów wstępu. No to ja to wszystko wiem. Tak, przeszukiwanie kraju. Ten tu do Japonii pojechał. A nie, do Korei Południowej Cargerem. Tak, proszę pana. A ten se tutaj. Łowca talentów. Gdzie tu pana wysłać? Takiego kraju... do Afryki nie mogę niestety. Słabo, a do Rosji mogę? Nie mogę. Tutaj mamy tylko ty. No to trochę lipa. To weźmy na razie Polskę i sobie przeszukuję. Dobrze, bo się popędziło, że to juniorzy, to nie. Kogo by tutaj, skąd byśmy tu wzięli? A weźmy sobie stąd, niech przeszukuje. Szwajcarię. Tak. I dobra. Wytyczne trzeba ustawić. Wytyczne. Dowolna pozycja. Co tutaj można? Precyzja dośrodkowań. Czy mocny w obronie to bym nie powiedział. Dribbler. No, czy członek podstawowej jedenastki też nie. Szybki. Pracowity. Znaczy wysoki to może nie ma znaczenia. Dowolna pozycja. A niech będzie dowolna pozycja. Chociaż... A dowolna, bo w sumie nie ma na razie pomysłu. Chyba. Chcą tutaj, żebyśmy na młodzie stawiali, także trzeba by było się tutaj tym zająć powoli. Gdzie jest skółka tutaj? Kadia juniorska. Zatrudnili pana skauta. O, ten tu pan sobie widzi dosyć... Nie, weźmy pana tego, bo jest najtańszy. Rozpocznij scouting w Polsce. Na razie. Czas 3 miesiące, uzdolniony technicznie, może, o tak. I dalej, i niech pan tutaj sobie rób ta se co chce ta, bo to jest ważne. I dobra, przejdźmy do zespołu, bo to jest rzecz istotna. Formację oczywiście bym zmienił, chociaż ona taką na przykład. To będzie taka nasza domyślna forma, proszę pana. Tak, pana Kożula dam do wyjściowego składu na razie. Tak niech to będzie wyglądało. Budziłek rezerwowy. Walukiewicz. Aha. Pana Fojuta też dam na domyślną obronę, bo mam dosyć wysoką ocenę. Pan Beniamina do ataku zamiast pana... A pana Benedyczaka w ogóle chciałbym wysłać na listę do wypożyczeń. Bo go nie widzę w swojej koncepcji, o też może i na transferowej, zobaczymy jak tam będzie. Pan Podstawski. Pan Podstawski. On też w sumie gra cały czas. O, pan Żyro, kurde, dużo mam tego, tutaj nie wiem co z tym robić. Dobra. Takie zmiany sobie zrobimy.
Nie, to jest jak studiej przedsezonowy, ale chciałbym na razie to zestawienie sobie sprawdzić. Tutaj scouting. Scout drodze, dobra. Mamy 3 miliony transferowego, ale musimy czekać, aż nam przekażą informacje. O, też go tutaj widzę, znalazł. Ale niech tam, bo muszą, żebym wiedział jego wartość, dlatego muszą tam najpierw polecieć i ten, transfery. No właśnie, pokażcie te nowe prezentacje, bo to jest ciekawe. Tak, no takie... Zobaczcie, jakie tu transfery są, a w FIFA, gdybym chciał takie transfery za 100 milionów, to bym zbankrutował, bo w jakim klubie bym nie był. Jeszcze tutaj... Jakieś ustawienia gdzieś będą, bo... A tutaj są, dobrze, są ustawienia, także nie jest tak tragicznie jakoś. Minuty 8, szybkie zmiany włączone, piłka domyślna. Chociaż ten tu nie przedsezonowy. Gdyby komuś zagrać taką egzotyczną. Ja mówię, że takowych nie ma żadnych. No to ten tu nie przedsezonowy taką... Tą czerwonawą sobie zagramy. A przyjdzie sobie na ekstra klasę, to zmienimy na domyślną. Aha, miałem tutaj... pana Benedyczaka. Znaczy nie chcę go zwalniać, ale po prostu bym go wypożyczył. Pan Benedyczak. Do listy wypożyczeń. Tutaj wszyscy są mi potrzebni. Tutaj na razie nie widzę żadnych potrzeb robienia jakichś roszad niepotrzebnych. Tu mam sporadyczną, co też jest dosyć ważne, żeby miał rolę sporadyczną. Tak. Dobra, to mi się podoba. Czyli nie muszę tak się martwić bramkarzami, że będą mi marudzić. Chociaż i tak będą marudzić, ale cóż. No dobra, to teraz czekamy na naszą informację od scoutów, a sobie o kilka dni przewiniemy. A, bo co, zobaczymy, co się tam będzie działo. Zatrzymamy symulację, żebyśmy nie grali tego meczu. Potem się zajmiemy w następnym materiale. Tak się właśnie prezentuje ta cała drabinka, mamy na razie pierwsze miejsce w grupie, a to się podejrzewa zmieni za niedługo, no ale cóż. Transfery. Ale to na razie wszystko, co bym chciał. Na tą chwilę zrobić, jeśli chodzi o transfery. Buksa na rezerwie, tutaj mamy jeszcze pana Guaro Chene, pan Stets. A tych panów tutaj zatrudnimy sobie kiedy idzie. No już nawet pomysł nie więcej jak to zrobić. Pana Żyro gdzieś tu trzeba ściągnąć. A może za pana Hołotę na razie. Trzeba mieć dobry ten. Dobre jakieś tutaj wiecie zamiany i tego typu rzeczy, żeby potem łatwo można było przejść. Dobrze moi drodzy, wydaje mi się, że ten odcinek na tym etapie zakończę. Chciałem, żeby ten odcinek był takim odcinkiem organizacyjnym. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał Krowy na Instagrama. No przepraszam, ale mówię, że jestem taki zakatarzony, więc tym nosem od czasu do czasu będę pociągał. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.